Władysław Szlengel, poeta żydowski. Dziś widziałem Janusza Korczaka, jak szedł z dziećmi w ostatnim pochodzie, a dzieci były czyściutko ubrane, jak na spacer niedzielny w ogrodzie. Janusz Korczak szedł prosto na przodzie, z gołą głową, z oczami bez lęku. Za kieszeń trzymało go dziecko, dwoje małych sam trzymał na ręku. Ktoś doleciał, papier miał w dłoni, coś tłumaczył i wrzeszczał nerwowo. Pan może wrócić, jest kartka od Branta. Korczak niemo potrząsnął głową. Nawet wiele i mnie tłumaczył, tym, co przyszli z łaską niemiecką. Jakże włożyć w te głowy bezduszne, co znaczy samo zostawić dziecko? Czytał Bogdan Dmowski.